Razem ze mną w studiu jest już pani Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy zachęcać do czytania, będziemy zapraszać na festiwal Ojce i Dziadki. I już nazwa festiwalu mówi nam o tym, że to nie jest festiwal, gdzie przyprowadzamy dziecko i wychodzimy, tylko to jest festiwal, gdzie się możemy zaangażować jako rodzic, opiekun. Och tak, znaczy w tym momencie już program jest tak zbudowany, że rodzice nawet nie chcą wychodzić, ponieważ zwłaszcza w tym roku wydarzenia zaprojektowaliśmy w taki sposób, były atrakcyjne także dla opiekunów. Wiemy, że oni mają dosyć mało czasu w swoim zabieganym rodzicielskim życiu. Dlatego oczywiście wydarzenia festiwalowe są na bazie książki, są inspirowane książkami. To są ciągle wydarzenia dla dzieci, ale na przykład to są warsztaty kulinarne z Łukaszem Modelskim, który skądinąd jest przecież znawcą kuchni, autorem fantastycznych programów Droga przez mąkę, i przecież on jest absolutnie fantastycznym erudytom i znawcom tych wszystkich rzeczy, które nas fascynują w kuchni świata, ale w ogóle w kuchni jako takiej. To z przyjemnością takiej. Będzie można go też posłuchać tak. Właśnie z tej perspektywy dorosłego człowieka, to no na właśnie. Pewno. Więc tego typu wydarzeń jest dużo, są spacery przyrodnicze, są najróżniejsze wydarzenia artystyczne, ale na przykład dla rodziców może być też ciekawe spotkanie dedykowane przedszkolakom w kontekście edukacji ekonomicznej w Grand Hotelu, ponieważ budynek Grand Hotelu, o czym nie wszyscy wiedzą, przecież był zbudowany jako towarzystwo przedsiębiorców, którzy udzielali pożyczek, którzy stanowili o tym, w jaki sposób Lublin się rozwijał. No i my tam będziemy rozmawiać z Basią Supeł o kieszonkowym. Co zrobić, jeżeli kieszonkowe nasze nie wystarcza na to, co pragniemy zrealizować. Więc idealne połączenie historii Lublina, znakomitego miejsca, do którego nie zawsze mamy wstęp jako partnera festiwalu, i do tego mamy oczywiście tę książkę dla przedszkolaków, ale myślę, że rodziców też uda się zainteresować, więc mnóstwo tego typu niuansów tam jest, jeżeli się wczytamy w program. No właśnie, bo to jest nie tylko festiwal, który skupia się na literaturze, ale też na tym, co z tej literatury możemy wyciągnąć. I to, co możemy wyciągnąć, to ja tutaj od pani dostałam i dodam teraz, bo nie powiedziałam tego wcześniej, jesteśmy na Facebooku, warto nas zobaczyć. Ja mam tutaj taką kieszonkową apteczkę. W tej apteczce są kolorowe kapsułki. Bardzo różne, można sobie wybrać jedną. Ja sobie wybiorę może zieloną, bo lubię ten kolor. No i sobie teraz otworzymy i sprawdzimy, co tam w środku jest. Przycisnąć za koniec. Czasami nie jest tak, łatwo nie pozyskać jest mądrość, ale dzieci sobie dają radę. Nie wiem, czy nie będę musiała pani poprosić o pomoc chyba w tym. Przycisnąć. Ja pomogę, nie? Ale dobrze, bardzo to jest tak, to poproszę. Trzeba mieć... Ojej, bo taką długą mądrość pani wylosowała. Ambitnie podeszłam do tego tematu. Dobrze, no to sprawdźmy, co tam jest. No i tutaj mam... Opowiadać przedwcześnie o swoich najskrytszych marzeniach jest rzeczą bardzo niebezpieczną. To jest cytat z opowiadań z Doliny Muminków. Chyba się z tym zgodzę. Chyba rzeczywiście marzenia to jest coś, nad czym powinniśmy sobie pracować. To, co tutaj mamy, czyli te kapsułki, to nawiązanie do jednego z punktów programu. To są pigułki mądrości. Pigułki mądrości, które będzie można zdobyć na ostrym dyżurze. Tak, będzie można zdobyć na ostrym dyżurze literackim. Drodzy Państwo, to już jest tradycyjna akcja happeningowa. Eksperci literatury dziecięcej, festiwalowi eksperci spotykają się z dziećmi, ale w anturażu medycznym, czyli przebieramy się w kitle lekarskie, mamy słuchawki, słuchajcie, mamy pigułki mądrości, mamy też recepty. No i sprawdzamy, czy dzieci nie są uczulone na czytanie, bo trochę nie wierzymy, że dzieci nie lubią czytać książek. Natomiast wierzymy, że trafiają na niewłaściwe książki, a skoro żyjemy w czasie nietolerancji różnego rodzaju, to może one też są uczulone na pewnego rodzaju gatunki, może style autorskie, może lektury szkolne, może przymus lekturowy na przykład. Zastrzyk odczulający? No właśnie po odpowiednim badaniu, po odpowiedniej rozmowie, takiej jak w gabinecie lekarskim, o ich zainteresowaniach, o potrzebach, o tym, co znudziło, przy której książce dziecko zasnęło, a przy której wszystko swędziało, i tak dalej, a co się faktycznie podobało i wywołało nawet zaczytanie, efekty zaczytania, wtedy zapisujemy książki, które powinny idealnie pasować do tego dziecka. I mamy takie przypadki, że dzieci znajdują nas, bo mamy swoją stronę na Facebooku, więc dzieci nas znajdują po raz kolejny, gdy się gdzieś pojawiamy i przychodzą z tymi takimi wymiędolonymi receptami. Pani doktor, bo ja wszystko przeczytałam. I rzeczywiście większość tych rzeczy się sprawdza, ale to jest duża odpowiedzialność z naszej strony, bo przychodzą też dzieci, które mówią, ja nie lubię czytać, albo są przeprowadzane przez rodziców i
to, co jest ważne, to należałoby się wtedy ucieszyć i dokładnie o to chodzi, żeby nie oceniać dziecka, żeby nie mówić, że jesteś leniwy, powinieneś próbować jeszcze raz i to jest kwestia wysiłku i starań, tylko mówimy, ojej, to fantastycznie, cieszę się, że jesteś. To co ty robisz, skoro nie czytasz? Musisz mieć jakieś fantastyczne pasje, co robisz na co dzień. Okazuje się, że o tych pasjach też już ktoś napisał fantastyczną książkę i próbujemy zacząć od takich książek, które mają więcej ilustracji, albo są komiksem, albo jeszcze jakoś inaczej powodują, że ten próg jest dosyć niski wejścia i rzeczywiście od tego się zaczyna, a potem to już jakoś leci. Ten festiwal zaczynamy już dziś. Zaczynamy już dziś, dzisiaj już jesteśmy na Ostrym Dróżu Literackim, Księgarni Między Słowami. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam od 17:00. Tam już można pozyskać receptę. Jutro są wydarzenia związane z grupami szkolnymi i to jest właściwie jedyny taki dzień, kiedy zapraszamy szkoły, dlatego że Festiwal Literatury Dziecięcej Ojca i Dziadki jest skierowany głównie do rodzin, głównie do rodziców, do babć, do dziadków, ale też do starszego i młodszego rodzeństwa. On jest faktycznie wielotargetowy i zależy nam na tym, żeby rodzina mogła razem spędzić czas i żeby właśnie jakby bazą tego spędzania czasu, inspiracją była książka. Dlatego większość wydarzeń jest w weekend. Jutro też wernisaż, niezwykły wernisaż wystawy nieco niestandardowej, ponieważ dedykowanej dzieciom starszym, bo dużo się mówi o tym, że dzieci 10+ już właściwie wolą nowe technologie. Te książki nie są tak dla nich zajmujące, wolą swoje własne społeczności. No właśnie, ale bo my też wolimy nowe technologie i przecież wydaje mi się, że częściej tak dzieci widzą nas jednak z telefonem czy tabletem niż z książką. No więc my znowu próbujemy połączyć światy, tak? Bo my rzeczywiście jakby pomiędzy tą książką a aktywnością, pomiędzy tym małym a dużym czytelnikiem i cały czas gdzieś coś próbujemy połączyć, jakieś mosty przerzucać. Więc tym razem przerzucamy most od książek do nowych technologii, dlatego że po pierwsze w galerii, w Centrum Spotkania Kultur tym razem Dominika Czerniak-Chojnacka z Galerią Duchów i to znowu jest aktywność, wydarzenie inspirowane fantastyczną książką wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry i ona się stała bazą. To jest duchowy przewodnik po Polsce i to rzeczywiście jest książka, która zachęca nas do podróżowania, więc znowu mamy ten niuans, który jest atrakcyjny też dla dorosłego czytelnika, bo poza tym, że to jest świetna książka też dla dorosłych, to ona zwyczajnie jest inspiracją do zwiedzania Polski. Tam to pojawiają się też duchy z Lublina, więc zupełnie spokojnie wszystko się zgadza. Można sprawdzić, czy znamy wszystkie te lubelskie duchy. Ja w ogóle Państwa zapraszam, żebyście przyszli i opowiedzieli o tych duchach, których być może my nie znamy. Mamy dla Was też grę terenową, która umożliwi wykazanie się ze znajomości duchów. Natomiast rzeczywiście na tej wystawie, oprócz tego, że będzie znakomita grafika, będą podpięte różnego rodzaju aktywności związane z nowymi technologiami, a dokładnie ze sztuczną inteligencją również. Więc będzie można na przykład porozmawiać z duchem. Mam nadzieję, że to już na wernisażu. Część tych aktywności będzie systematycznie podpinana jeszcze w weekend. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dla takiego młodego człowieka, który jest zafascynowany w tym momencie sztuczną inteligencją na przykład, to może być szalenie ciekawe. Ciekawą też rzeczą jest to, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy projektu. To znaczy my zaprosimy już niebawem animatorów kultury na specjalne zwiedzenie z ekspertem, ale z ekspertem właśnie takim IT, który opowie, jak tego typu rzeczy implementować w swoich własnych działaniach nie za milion monet, tylko czasami dobrym sposobem i pomysłem. Chętnie się podzielimy tym doświadczeniem, żeby właśnie nowe technologie wspierały kulturę, bo my to wszystko, co robimy w tym momencie, to robimy dokładnie na telefonie, na mailu i w bezpośrednim kontakcie z artystką, z Dominiką Czerniak-Chojnacką, więc nie ma mowy o jakimś wyrugowaniu artystów ze świata książki. I tak to pewno powinno być robione, więc będziemy się tymi praktykami również dzielić. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa jakoś pomocne. Myślę, że tak. Żyjemy w takich czasach, kiedy to rzeczywiście jest chyba nieunikniony ten taki kontakt z nowymi technologiami. No dobrze, no to mamy wernisaż. Powiedziała Pani też o grze terenowej, która wydaje mi się bardzo ciekawa. Powiedziałyśmy już o kulinarnym spotkaniu z Łukaszem Modelskim. No ale będzie też pokaz filmów, nie tylko książki będą. Będzie pokaz filmów, ponieważ festiwale między sobą współpracują i to jest fantastyczne, ponieważ przecież książka może być inspiracją do stworzenia filmu i odwrotnie. I słuchajcie, i współpracujemy od dłuższego czasu z Festiwalem Kinolub, który na zasadzie repliki udostępnia nam selekcję filmów. Tą selekcję ja robię, bo też funkcjonuję jako ekspert w jury tego festiwalu. I mam ogromną przyjemność zaprezentowania Państwu tego, co mnie zachwyciło. To są krótkie metraże, więc jeżeli jeden i w jakiś sposób artystycznie na przykład komuś nie przypadnie do gustu, to po 7 minutach pojawia się kolejny. One są bardzo różnorodne w formie. I to też taka forma dobra dla tych najmłodszych widzów, tak, którzy się szybko nudzą.
nudzą. Tak, dokładnie, ale mamy dwa sety, z tego co pamiętam, rzeczywiście tak. I jeden to jest dla przedszkolaków set, a drugi to jest propozycja dla starszych dzieci, dlatego że w tych krótkich metrażach czasami pojawiają się tematy zupełnie niebłahe i chociaż przedstawione w sposób absolutnie stosowny do wieku, to jednak pobudzające mocno do refleksji. No tak. Oprócz tego też warsztaty, piknik i spacer przyrodniczy na zakończenie festiwalu. To wszystko od dziś do niedzieli 15 września na terenie Lublina po prostu, bo to nie będzie jedna lokalizacja, to będą różne miejsca. Będzie można was spotkać czy w księgarni CSK, czy w księgarni Między Słowami na tym ostrym dyżurze, o którym już wspomniałam. Ojce i dziadki mają swoją stronę internetową. Tam warto zajrzeć i znaleźć program. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. I mam nadzieję, że i nasi słuchacze zabiorą swoje pociechy albo te dzieci, które mają gdzieś tam obok siebie i tłumnie ruszą, bo wydaje mi się, że to rzeczywiście jest bardzo ważne wydarzenie i bardzo wartościowe. Warto zwrócić na nie uwagę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Pani Agnieszka.